Ta wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba. Z jednej strony działania oraz wydawane setki milionów euro na transfery Manchesteru City były wszystkim znane, jednak z drugiej strony decyzja UEFA jest niemałym szokiem i zaskoczeniem. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Manchester City został wyrzucony z Ligi Mistrzów. Zapraszam do oglądania. UEFA wydała oficjalne oświadczenie, w którym możemy przeczytać. Po rozpatrzeniu wszystkich dowodów, izba orzekająca stwierdziła, że Manchester City dopuścił się poważnych naruszeń przepisów UEFA dotyczących licencjonowania klubów i finansowego fair play poprzez zawyżenie przychodów ze sponsoringu na swoich kontach oraz w informacjach o progu rentowności przekazanych UEFA w latach 2012-2016. Izba orzekająca nałożyła na Manchester City środki dyscyplinarne w postaci wykluczenia udziału w zawodach klubowych UEFA w ciągu najbliższych dwóch sezonów i zapłacenia kary w wysokości 30 milionów euro. Pierwsze przecieki na temat potencjalnych problemów Manchesteru City pojawiły się w listopadzie 2018 roku, kiedy to niemiecki Der Spiegel opublikował materiał o nieprzestrzeganiu regulaminu przez obywateli. Według tego źródła tylko 8 z zadeklarowanych 67,5 milionów euro pochodziło ze sponsoringu Etihad Airways. Pozostała kwota miała pochodzić ze spółki właściciela Mansura bin Zayeda Al Nahyana. Sam Manchester City jest w szoku i nie przyjmuje do wiadomości decyzji UEFA. Klub wystosował komunikat w tej sprawie na początku, przyznając, że nie są zaskoczeni decyzją, jednocześnie dając do zrozumienia, że powoła swój własny i niezależny organ do osądzenia sprawy. Manchester City jest rozczarowany, ale nie zaskoczony dzisiejszym ogłoszeniem izby orzekającej UEFA. Klub zawsze przewidywał ostateczną potrzebę poszukiwania niezależnego organu procesu, który bezstronnie rozważy całościowy zbiór niepodważalnych dowodów na poparcie swojego stanowiska. Manchester City dalej w swoim oświadczeniu oskarża UEFA o wadliwy proces licencyjny. W grudniu 2018 roku główny śledczy UEFA publicznie przejrzał wynik i sankcje, które zamierzał przekazać do Manchesteru, zanim jeszcze rozpoczęło się jakiekolwiek dochodzenie. Późniejszy wadliwy i konsekwentnie przeciągający się proces UEFA, który nadzorował, sprawił, że nie było żadnych wątpliwości co do rezultatu, który miał zostać dostarczony. Klub złożył formalną skargę do organu dyscyplinarnego UEFA, która została zatwierdzona decyzją CAS. To, że Manchester City złoży odwołanie, nie ma żadnych wątpliwości. Utrzymanie decyzji UEFA może zwiastować potężne problemy obywateli. W takim wypadku z klubu mogą wycofać się Pep Guardiola, wielu znakomitych piłkarzy czy sam właściciel The Citizens. Właśnie ważą się losy dalszego kształtu i dalszej formy, w jakiej występować będzie Manchester City. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.